Witam państwa na krótkim webinarium poświęconym kontroli zarządczej. Szkolenie jest zaktualizowaną wersją szkolenia dostępnego w systemie IDPO od końca maja bieżącego roku. Nie zawiera istotnych zmian, które wynikałyby z nowelizacji przepisów prawa, a jedynie zmiany związane z aktualizacją systemu IDPO. Zatem, jeżeli ktoś z Państwa oglądał wcześniej webinarium, z czystym sumieniem może zapoznać się tylko z nową instrukcją do modułu, która dostępna jest po zalogowaniu się do niego, o czym wspomnimy jeszcze podczas spotkania. Czas zatem przejść do aktów prawa, zarówno powszechnie obowiązującego, jak i uregulowań wewnętrznych. Najważniejsze zapisy określające kontrolę zarządczą znajdziemy w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z definicją wskazaną w artykule 68 ust. 1, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W kolejnym ustępie czytamy Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, Skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. Nie ma sposobu na wyjaśnienie całego zakresu kontroli zarządczej w ramach dzisiejszego spotkania, ale warto zwrócić uwagę na te cele które mogły być do tej pory niedoceniane. Przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym zarządzania ryzykiem trudno szukać w przepisach rangi ustawy. Dokładnie opisują to zagadnienia normy, choćby PN ISO IEC 27005 w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. Poza wskazanymi na poprzednim slajdzie przepisami powszechnie obowiązującymi, ogromne znaczenie mają uregulowania wewnętrzne, które mogą posiadać różne tytuły, jednak możemy w nich szukać odniesień do standardów kontroli zarządczej. Dwie ostatnie pozycje przedstawiają dokumenty, które regulują kontrolę zarządczą na poziomie podstawowym, w tym między innymi, terminy realizacji zadań, które przypomnimy podczas dzisiejszego spotkania. Dokumentacja kontroli zarządczej prowadzona jest najczęściej w sposób mający na celu jedynie okazanie jej w przypadku kontroli. Mimo ponad dekady obowiązywania kontroli zarządczej rzadko kiedy najwyższe kierownictwo wykorzystuje jej efekty do planowania działań lub ich korygowania. System, który pokrótce dziś omówimy, stanowi efektywne narzędzie, które na to pozwala. Wracając do standardów kontroli zarządczej, to na pierwszy rzut oka wydają się one pozbawione odniesień do przepisów, które realizujecie Państwo każdego dnia jako pracownicy podmiotu publicznego. Ze względu na mnogość aktów prawnych i brak jednoznacznych definicji, nie będziemy wchodzić w dysputy dotyczące poszczególnych definicji, gdyż i tak nie mamy na to wpływu. Jednak w ramach kontroli zarządczej każdy akt prawa wewnętrznego może zostać przyporządkowany do jednego lub kilku standardów. Koordynowanie kontrolą zarządczą polega również na właściwym przyporządkowaniu poszczególnych przepisów prawa wewnętrznego do odpowiednich standardów wskazanych w komunikacie nr 23 ministra finansów. Udostępniony do Państwa dyspozycji system IDPO zawiera moduł poświęcony kontroli zarządczej. Wcześniej znany był pod nazwą COZA, jednak konsolidacja modułu wymusiła ujednolicenie. Nazewnictwa. W ramach modułu każdy przedstawiciel podmiotu ma dostęp do każdego dokumentu, który ma znaczenie dla kontroli za zarządczej. Dzięki temu realizowany jest jeden z celów kontroli zarządczej efektywność i skuteczność przepływu informacji. Drugi z traktowanych po macoszemu celów kontroli zarządczej to zarządzanie ryzykiem. Z jednej strony wynika to z braku przepisów wykonawczych w tej materii. Do ustawy o finansach publicznych, a z drugiej z naszej narodowej awersji do zarządzania ryzykiem. W większości przepisów unijnych znajdziemy normy odnoszące się do analizy ryzyka, działań i procedur wynikających z tej analizy. Co ciekawe, każdy z nas dokonuje analizy ryzyka niemal per permanentnie. Od rana zastanawiamy się nad doborem stroju, aby nie zmoknąć czy nie zmarznąć. Z kolei niektórzy z nas wieczorem zastanawiają się, na co mogą sobie jeszcze pozwolić, biorąc pod uwagę zadania dnia następnego? W przypadku podmiotu publicznego zarządzanie ryzykiem odbywa się w dłuższym okresie czasu. Z przepisów wykonawczych jednoznacznie wynika planowanie na okres kolejnego roku. Stąd też w pierwszej kolejności przygotowujemy plan działalności, który podlega następnie ocenie stopnia ryzyka i identyfikacji czynników ryzyka, które mogą uniemożliwić realizację poszczególnych zadań lub uniemożliwić realizację postawionych sobie celów. Znajomość ryzyka powoduje, że możemy odpowiednio wcześniej zareagować. Przeprowadzane warsztaty zarządzania ryzykiem mają na celu identyfikację tych czynników i podjęcie decyzji, czy w ogóle warto realizować określone zadanie. Szerzej omówimy to zagadnienie na odrębnym spotkaniu poświęconym czarnowidzeniu, szemraniu i marudzeniu. Co ciekawe, takie warsztaty zapewniają w ponad 90% realizację zadań. Wystarczy właściwie dobrany rodzaj reakcji. Tolerowanie, przeniesienie, działanie czy też wycofanie się. Zapraszam do zapoznania się z modułem kontroli zarządczej systemu IDPO. Może warto w tym miejscu dodać, że system IDPO odnotowuje aktywność użytkowników. Taka informacja dostępna jest w systemie dla najwyższego kierownictwa. Aby zalogować się do systemu IDPO, niezbędny jest login i hasło. Dane do logowania wysyłamy bezpośrednio na adres e-mail użytkownika. Rzecz jasna służbowy adres e-mail lub na adres główny podmiotu. Do zalogowania się do systemu IDPO wykorzystujemy dane z pierwszej tabeli. Z okna głównego systemu IDPO wybieramy moduł kontrola zarządcza. Do modułu kontrola zarządcza niezbędne są dane podane w drugiej tabeli. W tym momencie rezygnuje połowa użytkowników. Ale tak poważnie zabezpieczenia systemów IT są. Poważną sprawą, dlatego w określonych przypadkach następuje konieczność logowania dwuetapowego. Warto zapoznać się z instrukcją dostępną w module Kontrola Zarządcza, która w prostych krokach przeprowadzi Państwa przez zadania, jakie spoczywają na personelu podmiotu publicznego. Do najważniejszych zadań należy wykonanie raz w roku samooceny kontroli zarządczej, która to samo ocena odnosi się do roku ubiegłego. Jej wyniki nie są rzecz jasna, anonimowe, bowiem nie chodzi o zgłaszanie naruszeń, do czego wrócimy podczas innego ze szkoleń, ale o wskazanie kierunków rozwoju systemu kontroli zarządczej w jednostce. System pozwala również w dowolnym czasie wypełnić arkusz analizy ryzyka, który zostanie przesłany mailem najwyższemu kierownictwu oraz koordynatorowi kontroli zarządczej. Arkusz analizy ryzyka powinien być wypełniony w każdym przypadku, kiedy widzicie Państwo zagrożenie realizacji określonego zadania. Oczywiście, w przypadku pożaru nie należy wypełniać arkusza analizy ryzyka, tylko dzwonić po straż, a najlepiej uciekać. Oczywiście, ze względu na bezpieczeństwo systemu informatycznego, po pierwszym zalogowaniu się należy zmienić hasło startowe. Może będzie to dla Państwa ciekawostką, ale do czasu rozpoczęcia obowiązywania przepisów RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, hasła do systemów informatycznych należało zmieniać co 30 dni. RODO zniosło ten wymóg, pozwalając administratorowi na samodzielne decydowanie na podstawie analizy ryzyka o okresie obowiązywania hasła. Przy okazji, należy wspomnieć, że w module szkoleniowym Znajdują się zapisy webinariów, które również obejmują tematykę kontroli zarządczej oraz modułu kontroli zarządczej. Zatem serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi. Mimo nazwy modułu COSA-2, informacje zachowały swoją aktualność, więc warto się z nimi zapoznać. Zadania pracowników w ramach kontroli zarządczej. W cyklu rocznym można opisać jako proces, który zaczyna się z sporządzeniem planu działalności na rok następny. Przepisy powszechnie nie wskazują konkretnej daty dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek budżetowych. Przygotowane uregulowania wewnętrzne dopatrują się pewnej spójności w określaniu planu działalności i określaniu planu finansowego na kolejny rok budżetowy. Zatem najlepszym terminem na opracowanie planu działalności jest choćby przed dzień warsztatów zarządzania ryzykiem, które mają na celu przygotowanie reakcji na czynniki ryzyka, które widzi nie tylko najwyższe kierownictwo podmiotu, ale również a może nawet przede wszystkim każdy pracownik. Warsztaty zarządzania ryzykiem, zgodnie z zarządzeniem w sprawie polityki zarządzania ryzykiem, odbywają się raz w roku w terminie do końca grudnia danego roku. Na rok następny, na podstawie przygotowanego planu działalności jednostki. Przygotowany plan działalności jednostki, sprawozdanie z wykonania planu, jak również oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, powinny zostać zgodnie z brzmieniem artykułu 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych opublikowane na stronie podmiotowej BIP. Z praktycznego punktu widzenia, system IDPO pozwala na automatyczne generowanie publikowanych dokumentów w postaci stron HTML, które można umieścić w postaci linku na podmiotowej stronie BIP. Ważne jest też, że wygenerowane strony zapewniają zgodność ze standardem WCAG 2.1. Wielu zauważy zbieżność przedstawionego diagramu z cyklem deminga. Kontrola zarządcza tak naprawdę nigdy się nie kończy i póki działa jednostka. To wykonanie jednego zadania stanowi początek drugiego. Mam nadzieję, że to krótkie szkolenie stanowi jedynie wstęp do dalszych spotkań w temacie kontroli zarządczej. Być może wiele osób uważa kontrolę zarządczą za niepotrzebną, ale po ponad dekadzie istnienia kontroli zarządczej w systemie prawnym, świadomość kierownictwa podmiotów publicznych w zakresie określania celów, i stawiania zadań spowodowała, że podmioty publiczne nie są już tylko urzędami realizującymi sztywne przepisy ustawy. Widać to po ogromie realizowanych projektów krajowych i unijnych, które zapewniają, że urząd zmienił się z wykonawcy w prawdziwego gospodarza. Dziękuję za uwagę.